Sveina Larssona, tego samego autora, które Czerwone Chmury wydał i którą wydaliśmy wcześniej. Udało nam się to zrobić. To jest książka pod tytułem Gal, a więc dotycząca tego wodza indyjskiego w tłumaczeniu Maćka Jeża przy jakiejś tam mojej pomocy. I to my pracujemy nad tą książką i wydaje nam się, że... Ale to też minie pewna ilość czasu zanim... Myślę, że około roku jeszcze potrzebujemy, żeby ją naprawdę dopracować od tej strony. Więc, ale perspektywa jest i jeżeli się uda, to wtedy też tę książkę oczywiście wydamy. I to będzie z tej jakby... serii wodzów indiańskich. Okej, okay, to dziękuję ślicznie tym wszystkim, którzy nas słuchali. Jedynie co chciałbym jeszcze na koniec podkreślić, to taka szczera moja uwaga i informacja, że jak nie będziemy kupować tych książek, tych wszystkich, co tutaj są, to nie będą powstawały nowe. One kosztują, niektóre mniej, niektóre więcej, bo to jest kwestia praw autorskich, drukowania większej ilości stron i tak dalej. Ale jak nie będziemy tego kupować, nie będzie się to cały, że tak powiem, rynek nakręcał, mówiąc ekonomicznie, nie będą powstawały nowe książki, bardzo dobre, te nieekologiczne to zawsze gdzieś tam...